Witam Państwa. Przedstawię Państwu w tym filmie informacje dotyczące trzech poprawek testu H-kwadrat dla tabel 2x2, testu H-kwadrat Pearsona. Są to poprawki, które mogą być wyznaczane w sytuacji, kiedy nie jest spełniony warunek Cochrana. Aby można było wyliczać test H-kwadrat Pearsona, powinniśmy sprawdzić, czy warunek Cochrana jest spełniony. Mówi nam ten warunek o tym, że żadna z liczności oczekiwanych nie może być mniejsza niż 1 oraz nie więcej niż 20% tych liczności może być mniejszych niż 5. Przykładem, którym się posłużymy, żeby przedstawić Państwu wykonanie tego warunku, są dane dotyczące populacji studentów, którzy zdają egzamin. Z tej populacji została wylosowana grupa 170 osób. Mamy tutaj kobiety i mężczyzn. Część tych osób zdała egzamin, natomiast części osób ten egzamin się nie powiódł. Chcemy wiedzieć, czy istnieje zależność pomiędzy płcią a zdawalnością egzaminu. Czy po prostu kobiety albo mężczyźni częściej ten egzamin zdają, czy też nie. W tym celu chcielibyśmy użyć testu H-kwadrat Pearsona, ale powinniśmy sprawdzić warunek Cochrana. Warunek Cochrana dotyczy liczności oczekiwanych. Natomiast w tabeli, którą tutaj obserwujemy, znajdują się właśnie liczności obserwowane. Przedstawię Państwu w programie PQStat, jak takie liczności na podstawie liczności obserwowanych mogą być wyznaczane, w jakim miejscu znajduje się warunek Cochrana i gdzie są poprawki testu H-kwadrat Pearsona. Na początku wprowadzam dane do arkusza, następnie zaznaczam te cztery głównie interesujące mnie wartości, czyli liczbę kobiet i mężczyzn, którzy zdali i którzy nie zdali egzaminu, a następnie wybieram testy nieparametryczne, H-kwadrat oraz poprawki testu H-kwadrat. W oknie testu zostały przedstawione dane, które zaznaczyłam wcześniej. Są to dane zawarte w tabeli kontyngencji, ale zarówno test H-kwadrat, jak też jego poprawki może być wyznaczany również na danych surowych. Obydwie te możliwości zostały przedstawione w odrębnym filmie, do obejrzenia którego oczywiście zachęcam. W tej chwili zaznaczona jest korekta na ciągłość, korekta Yatesa. Jest to pierwsza poprawka tego testu, która może być wyznaczana, może być interpretowana, kiedy warunek Cochrana nie jest spełniony. Mamy jeszcze dwie dalsze poprawki, które możemy wybrać, zaznaczając test dokładny Fischera, ponieważ to jest druga z tych poprawek, a trzecia to jest test MIT-P. Dodatkowo może załączę dane i potwierdzam. W wynikach analizy, w raporcie analizy znajduje się przede wszystkim wynik warunku Cochrana, który jak widzimy w tej chwili jest spełniony, stąd wiem, że mogę interpretować wynik testu H-kwadrat. Natomiast w momencie, gdyby ten warunek nie był spełniony, powinnam wybrać jedną z jego korekt. Z prawej strony znajdują się liczności oczekiwane oraz liczności obserwowane. Czynności oczekiwane wszystkie są większe niż 1 i wszystkie są powyżej 5, stąd jestem pewna, że warunek Cochrana jest spełniony. Udajmy się raz jeszcze do arkusza danych i tym razem zmniejszymy liczbę osób, które biorą udział w analizie. Poprzednio mieliśmy grupę 170 studentów, w tej chwili będziemy dysponować grupą 17 studentów. Ale proporcje pozostawimy takie same, 5, 4, 2 i 6. Poprzednio mieliśmy 50, 40, 20 i 60. Zaznaczam dane, wracam do mojego testu i potwierdzam. Sprawdzam warunek Cochrana. Widzę, że nie jest on spełniony, ponieważ co prawda wartości oczekiwane są większe niż 1, ale są wartości, które są poniżej 5. Tych wartości, które są poniżej 5, mamy więcej niż 20%, dlatego też warunek Cochrana nie jest spełniony i w tej sytuacji powinniśmy stosować jedną z poprawek testu H-kwadrat. Niestety nie ma konsensusu wśród statystyków co do tego, którą z poprawek testu H-kwadrat stosować, to znaczy istnieje dość duża dowolność wyboru takiej poprawki.
statystykach i kwadrat z poprawką JC jest testem dość konserwatywnym, to znaczy uzyskiwana wartość P w tym teście najczęściej jest największa, przez co najtrudniej jest odrzucić hipotezę zerową. Test dokładny Fischera i test MIT-P są testami dokładnymi, polecanymi w zastępstwie zarówno testu H-kwadrat z poprawką JC, jak też testu H-kwadrat. Są testami dość uniwersalnymi, które mogą być wyznaczane zarówno przy małych, jak i dużych licznościach oczekiwanych. Wyznaczenie testu dokładnego Fischera przy dużych licznościach oczekiwanych da nam rezultaty zbieżne z wynikami testu H-kwadrat z poprawką JC, natomiast testu MIT-P przy dużych licznościach oczekiwanych uzyskamy rezultaty bliskie samemu wynikowi testu H-kwadrat. Liczności oczekiwane, które znajdują się tutaj z prawej strony, z reguły są dość zbieżne z licznościami obserwowanymi. To znaczy, jeśli obserwujemy małą grupę osób, musimy się liczyć z tym, że uzyskamy niewielkie liczności oczekiwane i warunek Cochrana nie będzie spełniony, a co za tym idzie, będziemy musieli się zdecydować na zastosowanie jednej z jego poprawek. Czyli jeszcze raz, najbardziej konserwatywnej poprawki Yatesa, nieco mniej konserwatywnej poprawki, czyli testu dokładnego Fischera i najmniej konserwatywnego testu MIT-P.